Jak będziesz zapierdalał, nie wiadomo w jakiejś tam dziedzinie sobie, której lubisz, to coś w końcu osiągniesz. Tak jest przekaz tej historii. Trzeba zapierdalać. I tyle. Jak będziesz zapierdalał w swojej dziedzinie, to będziesz zarabiał dolary. A jak się będziesz opierdalał, to nie będziesz zarabiał, będziesz pracował za 1200 i będziesz narzekał, ale koniec końców wszystko zależy od ciebie. Tak? 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 Dobra, dobra. Dość. Zobaczymy. Chuju Tesza, czy ty mnie słyszysz? Z kim ja gadam? Z Jezusem. Gdy zapada zmrok, wstaje nowy dzień. Chuju Tesza, modlę się do ciebie dzień. Przyznaję, byłem słabym strzelcem. Przyznaję, że zwątpiłem w najwspanialszą igę w galaktyce. We wszechświecie, kurwa, twoja zajebana w dupę dupy, kurwa, mać była. Ale jak mawia wielki poeta, filantrop i człowiek o gołębim sercu. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Byłem silverem, golden, platynum oraz challengerem. Ale ja tę dywizję to kurwa jebie. Pora na koniec już tego zbędnego pierdolenia, zapinam pasy i kurwa siema. Kręci fajnie pistolecikiem. Oho, no nie mogę wracać. Chuj ci w dupę! Tak? Dobra, dość, zobaczymy. Nie podchodź, kurwa, morda debilu głupi. Powiedziałem. Nie podchodź, kurwa. A widziałeś kiedyś nietoperza w dupie? Więc kurwa nie pyskuj. Pierdolne dęte. A ja kurwa 2 pęty. A ja 3. Ja 10. To ja 100. A ja miliard. Wysłucham? Just a wild ride. You're my getaway. You're my
Koniec kawał od prowadzącego. Dlaczego keny na ręce są jak przewody? Bo mogą pierdolnąć. A wiecie dlaczego policja ma problem ze znalezieniem wskazówek na miejscu przestępstwa? Bo świadek Jehowa. Koniec serii.